Ten film jest dosyć barokowy, jeżeli można powiedzieć, bogaty formalnie. Nie wiem, czy za bardzo, ale jest taki jak po prostu, jaki ja jestem. Też może zbyt, jak ktoś mówi, over the top, po waszemu. I zrobiliśmy wszystko to, na co, o czym marzyliśmy wtedy, kiedy robiliśmy filmy z innymi reżyserami, na co oni nam nie do końca pozwalali, ale bali się zrobić. Więc takim może się to wydawać trochę wybiegiem wolności, zachłyśnięciem się formą i tym, że możemy, że jesteśmy wolni, że nikogo nad nami nie ma. Jakby go odbierać głową, to tam się nic nie klei w zasadzie w tym filmie. On się nie trzyma kupy. Począwszy od jakiejś chronologii, storyline'u, od po wiele innych rzeczy. Jeżeli się go odbiera głową, no to nie sądzę, żeby on znalazł jakiegokolwiek odbiorcę i się podobał. Jeżeli odbieramy go sercem, to jest zupełnie inaczej. Jest to pewnego rodzaju, jak to nazywam, kolaż emocjonalny. I wtedy wszystko jest okej, okay, no bo serducho to przyjmuje, jakby to wszystko, co się dzieje. Jakby te emocje, które tam są, które dla mnie były najważniejsze w sumie. On taki miał być, miał wzruszać i dotykać, ale nie na zasadzie gwałtu emocjonalnego czy szantażu, ale bardziej taki kobiecy, subtelny sposób. Mam 44 lata już prawie i wiem, że w życiu nic nie jest na pewno, na zawsze i nigdy. Z tego, co wiem, co rozmawiałem, czytałem, oglądałem, słuchałem, na Zachodzie jest takie pojęcie jak zawód filmowca. Jest aktor, który gra, potem reżyseruje, pisze scenariusz i produkuje. W zasadzie wykonuje zawód filmowca, nie do końca musząc się określać i definitywnie z czymś zrywać albo z czymś nie. Jeżeli miałbym takie marzenie, no to chciałbym wykonywać zawód filmowca. Jestem człowiekiem obrazu i emocji. I chciałbym takie kino robić. A nie Jeremi? Może palnąć, napić się. Musiał mi, jak to brato, oczywiście musiał mi ukraść show. Może masz co? Jeżeli miałbym taką możliwość, to nadal chciałbym uprawiać ten zawód. Reżysera, realizatora, filmowca. Tak, chciałbym opowiadać historię i trafiać do serc widzów przede wszystkim. Nie tylko, znaczy w ogóle nie na robić to dla krytyków czy dla jakieś arthouse'owe kino na 30 tysięcy osób. Chciałbym docierać do widza, do ich serca.